Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj, Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj zrobimy sobie, jak już pewnie zauważyliście, event z Gogetą Intelligence. Ostatnio był Janemba, Esther, także jak ktoś nie widział, to wbijajcie na mój kanał. Poprzedni filmik to jest właśnie ten event. Dzisiaj bierzemy na tapetę Gogetę, oczywiście poziom Super 2, 50 staminy. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Team, jaki chcę użyć, to jest Extreme fizyczny team Extreme z dwa razy liderem Coolerem. Super atak 10, świetnie. Duplikaty są super friend. Tak wygląda mój team. Cooler super atak 10, Omega Shenron fizyczny też super atak 10. Mój Cooler i Omega Shenron mają po dwa duplikaty, także są ostro przykokrzeni. Tutaj mamy full power freeze bodajże z jednym duplikatem, jeżeli się nie mylę. Później Black z dwoma lub trzema duplikatami, nie jestem w 100% pewny. Syn Shenron bez duplikatów, ale właśnie w boksie czekają na niego trzy duplikaty, po prostu ich jeszcze nie użyłem. I Kid Buu jako support, bo ponieważ tutaj daje ataki defensywne plus 50% dla wszystkich po prostu pozostałych kart, kiedy mamy 80% życia albo więcej, także bardzo fajna karta supportowa. Dodatkowo do tego itemki. Na wszelki wypadek dwa razy leczenie i dwa razy itemki defensywne redukcyjne, czyli Ikarus i Bulma. Także zaczynamy Gogeta Intelligence. Lecimy z koksem. Co do samego eventu, to tak, takie ważniejsze sprawy w sumie, jakie powinniście wiedzieć, to takie, że fajnie się spisują postaci tutaj właśnie typów extreme, czyli te złe powiedzmy, ponieważ jeżeli macie link Big Bad Bosses, gdzie większość tych głównych kart ma ten link, to zadajecie wtedy większy damage Gogecie. Także tak to wygląda. Ten link aktywuje się, musicie pamiętać, że aktywuje się, jeżeli macie 80% życia albo mniej. Także jeżeli będziecie ciągle na 100% życia albo prawie na maksa, to wam się to nie aktywuje, więc musicie o tym pamiętać, że Big Bad Bosses aktywuje się, jeżeli macie 80% życia albo mniej. Także tak to wygląda. Ok, zostawmy sobie Frienda, ponieważ chyba ma troszeczkę lepsze statystyki. A nie, mój ma lepsze, tak? Tak, dokładnie. Ok, mój ma lepsze, także niech będzie taki zestaw. Czy będzie super atak? Będzie. Także ok. Wszystko jak najbardziej ok. Nie ma większego znaczenia, kogo tutaj sfokusujemy po prostu, żeby jak najszybciej ich zabić. Przy okazji Cooler jest naprawdę spoko, bo nie dość, że bije dwa razy to samo Omega Shenron fizyczny, to Cooler jeszcze świetnie potrafi wytankować mimo wszystko, także strasznie lubię ten team Extreme fizyczny. Jest to jeden z moich lepszych, z ulubionych teamów do grania, szczerze powiedziawszy. Bardzo fajnie się gra tymi postaciami po prostu. Full Power Freeze za to samo. Mega tutaj robotę robi, bardzo fajnie tutaj bije i tak dalej. Niestety nie będzie na maxa ki. Czasami jest, może zależy jaka rotacja, czasami jest troszeczkę problem z ki, ale to nie ma większego znaczenia. Mówię, Omega Shenron czy tam Cooler, jeżeli nie mają tego ki, to mają duplikaty, do tego biją sami z siebie drugi atak, także często nawet jak nie mają tego ki, żeby zadać ten super atak, to ten drugi additional atak i tak jest super atakiem albo criticalem, także i tak to fajnie wychodzi. W tej rotacji, chyba tak to zostawimy, tutaj starczy, ok. No i źle to zrobiłem niestety, ale no trudno, nieważne. Źle to zrobiłem, bo Cooler nie będzie miał super ataku, ale okej. Okay. Myślę, że ten boss i tak za dużo damage'a nam nie zada. Additional, super, boom, 115 tysięcy prawie. Additional i super atak. To już było z... Ten dodatkowy atak był już z drzewka. Super atak i critical, świetnie, także Cooler fajnie rozwinięty u mnie i widać to, jaki później damage trzaska. Ok, tą rotację sobie zostawimy, jak pewnie wiecie lub może nie wiecie, Cooler z Full Power Freeze'em to są najlepsi
kumple, także jedna rotacja powinna być taka, że macie Coolera z Full Power Fizzem obok siebie, a druga rotacja to Omega Shenron z Syn Shenronem. I później nam zostaje Black i Kid Buu, na zmianę będą się tak wałkować. Raz ten, raz ten. I jeszcze drugi lider, czyli Cooler, także tak to wygląda. Jedna rotacja powinna być tak jak mówię, Cooler i Full Power Fizza, bo fajnie, super się linkują i wspomagają. A druga rotacja, Omega Shenron fizyczny i Syn Shenron fizyczny. I naprawdę spoko, spoko to działa. O, okej. Okay. I mamy ostatniego bossa, jak widzicie. Na razie jesteśmy tutaj bez itemków. Mamy w końcu Link Big Bad Bosses. Jak widzicie, postacie świecą się, tak jakby palą się. Więc to oznacza, że Link jest aktywowany. Mamy mniej niż 80% życia, dlatego tak się dzieje. Niestety nigdzie nie udało mi się super ataku zapakować, ale additional to jest super atak, więc super. Super sprawa. Tak jak mówiłem, prawie milion, ok. Gogeta nam za dużo nie bije. Bardzo fajnie. Myślę, że jeżeli nie dostanę super atakiem, to nie ma co się leczyć. Okej, okay, jest git. Znowu mamy Big Bad Bosses. Świetne postacie w rotacji, także będzie duży damage, naprawdę. I na koniec Black. Jak najwięcej orbów. Jeszcze więcej uderzy. Zobaczmy. Widzicie, jak fajnie Cooler tankuje. Taki Kid Buu dostawał po 16 tysięcy, a Cooler prawie w ogóle nie dostaje damage'u. Plus jeszcze jest taki, że tutaj jest mega dużo postaci, które obniżają defensywę przeciwnikowi. Także ten przeciwnik coraz więcej damage'u od nas dostaje i tak dalej. Po prostu obniżają mu statystyki. Taki jest fajny plus w tych postaciach Extreme, że albo obniżają atak, albo defensywę. Naprawdę to się przydaje, bo na przykład jeżeli mamy takiego Coolera, czy mamy takiego Omega Shenrona i oni biją podwójnie, czasem potrójnie i za każdym razem obniżą tą defensywę, no to jest masakrycznie mocno obniżona defensywa i fajnie wtedy damage wchodzi nam na tego bossa, na naszego przeciwnika. Także tak to by wyglądało. Piszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć jakiś inny team na tym evencie Gogety. Testowałem chyba 3 albo 4 teamy na evencie Gogety i wszystkim się udawało. Testowałem z SSJ4 Goku Team, później testowałem Agility Team, później testowałem Extreme Team i Extreme Fizyczny, także wszystkie te teamy dały radę bez żadnego problemu. To chyba na tyle, oczywiście standardowo. Zostawcie lajka, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Wbijajcie na grupę na Facebooku, grupa nazywa się Cyanelay, to po lewej stronie macie link bądź w opisie pod filmem. Także trzymajcie się, do następnego. Na razie, siemano.